Zaczynamy. Dzisiaj pokażę, w jaki sposób można wykorzystać e-deklarację do szybkiego wypełnienia PIT-u i przesłania go przez internet. Najpierw wchodzimy w przeglądarkę internetową, wyszukujemy e-deklaracje.gov.pl. Otwieramy w tym momencie niezbędne do pobrania pliki, a więc wchodzimy tutaj. Możemy również znaleźć to w menu po lewej stronie do pobrania. Wciskamy wtyczkę niezbędna do składania dokumentu bezpośrednio z formularzy interaktywnych, a następnie, aby pobrać wtyczkę, klikamy tutaj. Wtyczka w tym momencie się pobiera. Ja nie będę instalował, ponieważ tą wtyczkę mam już wcześniej zainstalowaną. Następnie przechodzimy do menu formularze i wyszukujemy ten formularz, który jest nam niezbędny. W moim przypadku będzie to PIT36, a więc PIT. I wyszukujemy PIT36. Mamy tutaj możliwość pobrania samego PIT-u, broszury oraz instrukcji. Ja te pliki już pobrałem wcześniej, dlatego Tobie pokażę już gotowe instrukcja, projekt e-deklaracje. W tej instrukcji będziemy mieli podstawowe informacje, w jaki sposób możemy poruszać się w tym programie. Oczywiście jest również broszura dotycząca samego wypełniania PIT-a. Odrębna oczywiście dla każdego. Tak jak wspomniałem, ja skupiłem się na PIT-ie 36, zeznaniu podatkowym PIT 36 za 2013 rok. Oczywiście teraz będę wpisywał pewne dane w PIT. Oczywiście nie będą to dane w pełni wiarygodne, ponieważ staram się zachować anonimowość, dlatego czasami będą pojawiały się pewne błędy. Jeżeli wpiszesz prawidłowe dane, to te błędy się nie pojawią. Czyli klikamy PIT 36, w moim przypadku jest już otwarty. Wypełniamy NIP albo numer PESEL. Ja wypełnię NIP. Zaznaczamy, czy rozliczamy się indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem. W moim przypadku zaznaczymy wspólnie z małżonkiem. Przechodzimy dalej. Podajemy urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie. Pamiętajmy, że urząd składania jest właściwy do miejsca zamieszkania podatnika i z rozwijanej listy wybieramy właściwy urząd. Ja wybieram pierwszy z góry, Aleksandrów Kujawski. Cel złożenia, złożenie deklaracji, złożenie zeznania. Podajemy dane, czyli anonimowy Jan, niech będzie. Data urodzenia, 10 kreska. Możemy również w tym momencie skorzystać z opcji rozwijanej, znaleźć rok 70 albo rok na przykład 60 któryś i zaznaczamy powiedzmy 18 sierpień 1970. Województwo. Wybieramy również z listy rozwijanej, niech będzie kujawsko-pomorskie, powiat aleksandrowski niech będzie, gmina Aleksandrów Miejska, ulica niech będzie Brukowa 12, miejscowość Aleksandrów, tutaj nie ma już listy rozwijanej, kod pocztowy niech będzie 00 120 i poczta Aleksandrów. Ponieważ rozliczamy się z małżonkiem, to wpisujemy dane małżonka. Małżonka anonimowa Anna. Przepraszam za ewentualne błędy. Anonimowa. Kiedy są jakieś błędy, to komunikat niestety zwraca nam na to uwagę, a może właśnie dobrze, że to robi. Anonimowa Anna. Następnie datę urodzenia. 12 grudzień 1975. Tak jak wspomniałem, możemy również tutaj sobie rozwinąć. Przepisujemy dane, które są powyżej, czyli wpisujemy znowu województwo kujawsko-pomorskie, wybieramy z listy, powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrów, ulica Brukowa 12, miejscowość Aleksandrów, kod pocztowy przepisujemy,
00120. Oczywiście jest to kod fikcyjny. Aleksandrów. Przed dalszym rozliczeniem warto przejść na kolejną, jedną z ostatnich stron, gdzie zaznaczamy, ile formularzy będziemy składać. Ponieważ jeżeli na przykład prowadzimy działalność gospodarczą, składamy PIT B, jeden egzemplarz, będziemy obliczać ulgę na dzieci, w związku z tym wpisujemy również jeden egzemplarz. I wracamy do pola numer na stronie 2. Podajemy tu należności ze stosunku pracy. Powiedzmy, że pan zarobił 65 tysięcy złotych. Koszty uzyskania przychodu, mam zaznaczone je wcześniej, w ubiegłym roku był to limit 1335 zł. Natomiast te dane przepisujemy zwykle z PIT-a, który otrzymujemy od pracodawcy. I należna zaliczka niech będzie, że wpłacił podatku 5600 zł. Nie wypełnimy obecnie pozarolniczą działalności gospodarczej, ponieważ to pole będzie zaznaczało się automatycznie. Mamy taki komunikat, że pole uzupełnione jest automatycznie po wypełnieniu załącznika PIT B. Następnie być może są jakieś dodatkowe inne źródła, na przykład odsetki od wyroku sądowego albo jakieś innego typu fundusze, które otrzymaliśmy. Wpisujemy, powiedzmy, że będzie to 1200 zł. Koszty uzyskania przychodu w tym momencie są 0. Od tego zapłacono podatek w wysokości 120 zł. Przechodzimy teraz do dochodów i strat małżonka. Pani zarobiła w tamtym roku 35 tysięcy złotych. Koszty uzyskania przychodów również spisujemy z PIT-a, czyli 1300 i będzie 1. Podatku z tej racji zapłaciła 7000 zł. Oczywiście dane są fikcyjne, opieram się na fikcyjnych danych. W tym momencie nie ma działalności gospodarczej, więc to możemy sobie odpuścić. Przechodzimy do strony, na której jest wykaz działalności gospodarczej, czyli PIT-B. Po wypełnieniu tutaj, po wciśnięciu NIP-u automatycznie pojawiły się dane, czyli anonimowy JAN, data urodzenia, rodzaj działalności gospodarczej. Wpisujemy tutaj dowolną datą, którą mamy. Niech to będzie na przykład usługi informatyczne. Wpisujemy region. Oczywiście tutaj pojawiły się błędy, ponieważ region wpisałem zupełnie z sufitu. Miejsce prowadzenia działalności cały kraj. Wpisujemy przychód za ubiegły rok. Będzie to 98 670. Będzie tutaj 29 998 zł. Automatycznie program wyliczy nam stratę. Jeżeli będziemy chcieli kliknąć cokolwiek w pole automatycznym, pojawi się informacja. Teraz przechodzimy dalej. Teraz spójrzmy na stronę drugą formularza. Dane zostały przeniesione automatycznie. Nie ma tylko informacji dotyczącej podatku. 14 tysięcy zostało zapłacone podatku. Program automatycznie sam wyliczy wszystkie dane. Przechodzimy teraz do dalszej części rozliczenia. Automatycznie są wyliczane pola dochód po odliczeniu podatku zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne. To znaczy, że musimy troszeczkę się cofnąć, ponieważ każdy z małżonków pracował również na jakimś określonym etacie, no to w tym momencie składki na ubezpieczenie społeczne zostały odprowadzone za każdego pracownika osoby. U małżonki niech to będzie 5250, nie, też musi być 6000, czyli 6022 zł. Program automatycznie wyliczy.
I teraz obliczenie podatku. Program automatycznie podzieli ten dochód do opodatkowania na dwie części, ponieważ rozliczamy się wspólnie z małżonkiem. Do liczenia. Teraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 2154. 3120. Ok. I to będzie kwota. Pokażę to wszystko odliczę. Teraz załącznik PIT O. Ponieważ wpisaliśmy, że będzie to ulga na dziecko, przechodzimy do formularza PIT O. Ok. Wypełniamy, że nas w tym momencie interesuje ulga na dziecko. Od razu wyskakuje nam kwota ulgi prorodzinnej na dziecko. I możemy powrócić do strony czwartej naszego formularza. Automatycznie mamy już tutaj wyliczone konkretne dane. Mamy wpisane składki ubezpieczenie zdrowotne. Następnie na kolejnej stronie mamy wpisane odliczenie od podatku, czyli składki ubezpieczenie zdrowotne. PIT O, ulga na dziecko również została zaznaczona. Lecimy dalej. Suma wpłaconych zaliczek oraz pobranych przez płatników. I w tym momencie program tego nie wypełnia automatycznie, więc ja skorzystam z opcji i sprawdzę, jakie zapłaciliśmy podatki w danym okresie. Mamy to uproszczone, bo jest podsumowane, czyli zapłaciliśmy 19 720 zł, ta kwota jest tutaj, oraz 7000, czyli plus 7000 zł. Zapłaciliśmy 26 720 zł. Te dane przenosimy na stronę czwartą. Wpisujemy zapłacony podatek. Okay. W związku z tym wychodzi nam, że mamy nadpłaty 6436 zł. Tutaj jeszcze mamy pozostałe pola, gdzie wpisujemy należne zaliczki, czyli tutaj wpisujemy wszystkie kwoty, które wcześniej nasz podatnik wpłacił. Jeśli będą jakieś błędy, to oczywiście komputer nam zgłosi. Chcąc teraz wysłać ten formularz, sprawdzamy tutaj zgodność. Oczywiście prawdopodobnie wyskoczy błąd, ponieważ ten formularz wypełniałem danymi zupełnie liczbowymi, nie ma NIP-u. Kwoty też były wpisywane tak naprawdę z głowy. Sprawdź poprawno. Klikamy na rozszerzone. Sprawdzamy e-deklarację i klikamy podpisz i wyślij. Klikamy podpisz i wyślij. Jeśli nie będzie żadnego błędu, to prawdopodobnie uda się ten PIT wysłać. Pojawia się w kalkulatorze e-deklarację. Zanim zacznie, pewnie się dane zagrożone poprawnie. Przejdź dalej. Pojawia się pobrany z formularza dokument XML do podpisania. Pojawi się cały ten dokument. Następnie będzie prośba o dane autoryzujące. Ja już tego nie kliknę. Po kliknięciu pojawi się pytanie, na przykład, żebyś podał przychód z okresu XYZ. Pojawi się opcja. Zapisz dokument tutaj. Zapisujemy sobie taki dokument i robimy dalej. Jeśli autoryzacja przebiegnie korzystnie, wyślesz PIT. Jeżeli nie, pojawi się błąd. Pojawi się oczywiście numer referencyjny, skrót wysłanego dokumentu, zapisz i tak dalej. I zapisujemy to wszystko. Możemy zrobić dalej. Weryfikacja negatywna, kiedy będzie jakiś błąd. I to wszystko.